nie, ja mam dużo energii. Hej kochani, witam was w dzisiejszym filmie. Dzisiaj mam dla was Japan Box. Otworzymy go sobie razem. Także zaczynamy. Dobra, teraz na poważnie. Witamy was w dzisiejszym filmie. I dzisiaj mamy dla was test słodyczy z Japonii. Aha, już. I dzisiaj jestem sobie z Olą. O czarnecka, wbijajcie na jej kanał. Link macie w opisie. I nagrałyśmy też razem filmik do niej z... jak Ada została fryzjerką. Tak. I jeśli chcecie zobaczyć, jak zostałam fryzjerką i co zrobiłam z Oli włosami, to na dole macie link. I od razu mówię, że takiego Japan Candy Boxa możecie też wygrać, także możecie brać udział w rozdaniu. Link do rozdania macie na dole. Przejdźcie wam napisze, do kiedy trwa i możecie się tam zapisywać, a ja kogoś wylosuję i dam znać tej osobie, która wygrała na Instagramie. Bi! Tu jest sklejone taśmą, ale dobra. Dobra, nie to twój odcinek, zapominam czas. Ale nie, możesz ten, tylko... Ja cię dopinguję. Dawaj, 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 dawaj! Weź to otwórz, ja. Tak to się robi. Jestem tak. Mężczyzną. Ja się to profesjonalnie zrobiłam. Co to jest? To jest zestaw? Ten, który Agnieszka Grzelak robi? Żenujcie, ja też to chciałam spróbować. To jak idzie, to nie to zrobimy. Dobra. Pamiętajcie, jak zrobi to sama, to wtedy tak. W komentarzach wpisujecie, że buu, Ada, buu, miałaś to zrobić z Olą, pamiętajcie. No dobra, ja to mogę to zostawić na następny raz, bo tego pierwszego się przyjadę. No, no. Dobra, no. I zrobimy Japana Diamond. Pierwsza wybieraj, jesteś moim gościem, to wybieraj co ty. Jesteś moim gościem. No, no w sumie w twoim domu, ale... Ty no, ale ja na kanale, dobra. No, to wybieraj. Tak, ja chcę to. My nie wiemy, co to jest, bo to jest wszystko po chińsku, po japońsku. Po japońsku. Po japońsku. Po japońsku. To jest wszystko po chińsku. Dobrze, to jest kraj to samo. Nie mam. Dla mam być twoim mężczyzną. Ej, czekaj, coś mi to przypomina. Popcorn w sklepie, znaczy w multikino. No ale taki nie chyba nie solony, nie? Są jakieś chipsy. Dobra, trzymaj. Słodkie. No. Ja myślałam, że to będzie jakiś serowy czy coś. Ja też, bo pachnie... No, jak jakiś pachnie ser. Takim... Pachnie tak miodowo. Nie wiem, no, masłowo. Tak, no, coś w tym stylu. Ja to mu daję 8 na 10, bo mnie nie zachwyciło. No dobra, to ja może 9, bo w sumie jest okej bardzo, ale to nie jest takie wow, wiecie. To ja chcę to. Nie wiem, co to jest. To jest jakieś takie coś w takim... To jest pudding. Tak. Aha. A to nie jest pudding, to są jakieś takie... Drażetki. Brzydko pachnie taką tanią czekoladą. Czujesz? Ale to śmierdzi jak rodzynki. Kochani, to jest to. Tak, kochani, to jest to. To taka naklejka. Tak, dobra. Trzymaj. Taka tania chyba czekolada, nie? Słuchaj, jak taka czekolada, która została sprzed 3 lat z Jak tam taka, no, jak taka tania chińska czekolada, bo ogólnie tania czekolada. 3 na 10? No ja takie, no też 2, 3. Teraz ja? No, teraz ty. To? Tak, ale nie mam pojęcia, co to jest. To wygląda... Pokaż. O, tak. To chyba jakiś chrupek. No, myślisz? No bo jest miękki w sumie. Ten no, kukury... O, no. Teraz ty możesz swoim mężczyzną. Mam nadzieję, że tam radę to otworzyć. Zainformowałaś mi. Otworzyłam, to jest chrupek. Ale to jest jakiś... O, ale to śmierdzi! Ja nie wiem, czy ja chcę to jeść. Ej, mój królik takie coś ma, to są takie bułki i to wygląda jak co takie dla królika kiedyś co jadła. Weź ten kawałek, ja wezmę ten. No. Czujesz ten posmak? To jest ostre. Czekaj. To smakuje jak te, jak chitosy hot dogowe. Nie wiem, chitosów, ale... To jest takie dziwne, macie chrupka i na końcu czujecie takie mega ostre. On ma dziurkę w środku. Żeby oszczędzić. Ja mam dała 4 na 10. Miała takie 5, jest w miarę, ale nie jest najlepsze. Ach. Dobra, teraz ja? Tak. To ja chcę to. To jest coś fajnego, co dotknie. To jest takie mięciutkie. Ja to chyba widziałam u Agnieszki Grzelak, ona to jadła. To są takie naturalne, naturalne cukierki, czy coś takiego, bo to w środku jest prawdziwy sok z tych owoców. No, a to jest brzoskwinia. No. Ej, dobra. W ogóle, do której dzisiaj Starbucks jest? Chyba normalnie jak sklepy, a się niedziela, ale to nie jest handel, nie?
A, możemy iść. Do ciebie? No. Myślę, że chcę Starbucksa. Jezu, słuchaj! Czekaj. Ale mega. Jak Lipton. No, zobaczcie sobie. Takie brzoskwiniowe coś, to się odwaję. Dobre w miarę. Smaczne. Smakuje mi. No, także dałabym temu 9,5 na 10. Takie mocne 9,5 na 10. Aha. Teraz to, bo to ma chyba na słoną przekąskę. Słoną, ale już nie ma mięsa, nie? Chociaż to jest taki sobie. Wydaje się, że nie ma, przecież bekonowe no, też nie mają mięsa. No tak. Nie wygląda. Co? Nie wygląda. No. A, ja mam swoją jeszcze znowu. Ale chciałam pokazać, co wybrałaś. A. To ona wybrała takie coś. O, ła! Nożyczki. Różowe. Tak. Mężczyzna. Ojeju. Co? Nie wiem, to wygląda jak maczugi. Pachnie jak mięso! To nie pachnie jak mięso. No pachnie jak przyprawa do mielonego. Ale wiecie, ja przyprawy do mielonego używam, bo jest dobre. To nie ma mięsa? Nie. Znaczy to jest po prostu jakaś mieszanka ziół, nie? No. Dobra. Ale pyszne, no. Myślę, że to jest mięso, nie możesz tego jeść. Także... Specjalnie jak mówi, dobra, ja stąd idę, przepraszam. Jestem w stanie to dokończyć. Ale dobra. A to podobno w ogóle teksturą do tego pierwszego, co jadłyśmy chyba. 10 na 10, słuchajcie. Nie, bo nie mam nic czekolady. A tu nigdzie nie ma czekolady. Tu nie ma. Aha, dobra. To jest 9,7 na 10. No, wiesz co? Ja bym dała 10. No 10! No, 10. To teraz ja? No dobra, to co? To jest KitKat. Ale jak ładnie pokazujesz. No i to jest... To jest ciemne, bo ja już byłem jakieś na moim teście. Tak? On jest gorzki. Jest czekolada, ale będzie zadowolona. Dobra, ja jestem to. Nieźle, ale... Nie jest gorzka, to jest jakaś kawowa. Się rozczytasz na pewno. No, a myślisz, że japońskiego nie umiem? No nie, wierzę w ciebie, dawaj. Tłumacz. No dobra. To jest taki znaczek. Nie, wiesz co, ja po prostu nie będę się popisywać tutaj przed wami. No właśnie, bo ktoś może się czuć urażony, bo ona tyle umie, nie? Ja władam tyloma językami, że to jest... No właśnie. No po prostu nie będę was zawstydzać. Tak. Dobra, teraz ja, no... Nie wiem, co to jest, ale... Ja też nie ma. To są też jakieś maczugi chyba. Są... Mi to wygląda na jakieś... Różane maczugi, może z płatki róż jakieś zasuszone, bo fajnie wygląda. Ogólnie ja nic różanego nie lubię. Ja też nie lubię, to jest w ogóle inny smak dla mnie. Tak jakbyś jak się... można jeść liście? W sensie, no bo... No wiadomo. Kwiaty, no. Nie. Są pudrowe cukierki? No, ale tak dziwnie jak mydło takie. O, no, jak mydło różane. Taka to jest tekstura. No takie pudrowe cukierki. Ale suche. No. O! To było niedobre. Jakbyś mydło położyła sobie na język. No i by ci tak... Ale to już się rozpuściło. No. Już tego nie mam, to się rozpuściło w 5 sekund. Mhm. Powiedz nie, 3? Od razu, po prostu włożycie, już tego nie macie. Mam wrażenie, że teraz później pachnie mydłem. Nie, to taki... Chcesz jeszcze może? Nie, nie, dziękuję. Temu bym dała takie 2 na 10. Ja jeden, bo jak czuję różę, to mi dobrze. To teraz ja wybieram to. No i to są poki, wszyscy to znają i one są chyba truskawkowe. Wiesz, masz napis strawberry. Chyba. Ale zostawmy ten kawałek niepewności dla was. Ej, nie ma napisu, jest truskawkowe. No właśnie. No, chyba truskawkowe. Nie, ja bym dawała, że to czereśnia. Tak, no może też tak. Weź sobie całą taką. O. Złączymy sobie. Dobra. Dobra. Nie zaczynam do buzi. No co, takie... Ale nie, nie, potem zajrzę takim niedobrym czymś na koniec. 7 na 10 bym dała. Ja 4. Czemu? Nie, nie czujesz tego po smaku? Znaczy, nie. Taki niepokojący. Niepokojący. Teraz Ada czyta, kochani. Dawaj twój japoński nie wjeżdża. No dobra, was. Ale to dostanę. Ona też umie, ale my się nie lubimy chwalić po prostu. No właśnie, my się nie lubimy chwalić takimi rzeczami. Także jedziemy z ostatnią rzeczą. Znaczy, no ostatnie wystawy, ale... A to byśmy zrobiły... Są kolejne cukrowe. To jest w kształcie samochodu.
Nie, ja mam w kształcie kółka. Ja mam samochód różowy. Winogrona to jest. Mhm. Ale dobra. Pozdrawiam Agnieszkę Grzela, która i tak tego nie oglądała. Ale ona zawsze mówiła, o winogrona takie pyszne, a soda taka niedobra. Nie ogląda mi każdy odcinek. Ej, to się ja mówię. A może to drugie to jest soda? Nie kupiłabym tego raczej sobie, bo no, ja nie lubię podrobić. Ja też nie, ale no winogrono nie jest najgorsze. To ja bym dała jakieś 3 na 10. No, no 3 ja... na 10. Winogrono było w miarę, ale pudrowych to... Minus za winogrona na 4. To wybieram najlepszą dać. Łatwiej chyba będzie najgorszą wybrać. Najgorszą? Tak, te... Tak, to było najgorsze i chyba jeszcze... Zaatakowałaś. I to. A najlepsze? Te... A moim zdaniem to. I to mi jakoś dziwnie smakowało, wiecie? Bo to jest takie dziwne, ale w sumie to jest takie ostre na końcu i jest... I to też by było złe, takie tak, słodkie. Takie... No. No. Ale znowu czekolada, bo ja z Zuzią wybrałyśmy też jako najgorsze tą chińską czekoladę i to nie jest dobre. To jest japońskie. Japońskie. Ale nie, zaraz do tego się komentarze, to jest przecież chińskie. Ale to jest Japan, Japan, ja. Japan, Japan? Japan, Japan box, a nie China box, więc kochani, to jest Japonia. Tak, Japonia, kończyła. Bo ja tak kiedyś, 600 dolarów. 600 olechem, tak, 600 olechem. No, co to śpiewał? To na Musical.ly to było. A. Masz Musical.ly? Nie. Dlaczego? Kochani, jeśli chcecie, żeby Ada założyła Musical.ly... Oni chcą, bo już mi pisali. Także piszemy w komentarzu, Ada załóż Musical.ly. Jeśli napiszecie, jeśli napiszecie, to Ada założy. Nie wiem. Ale ją przekonałam. Dobra, założę. Nie, założę dopiero. Jak będą przynajmniej 10 komentarzy, żeby założyć, z czego ja napiszę 9, to zakłada Ada. Mam nadzieję, że ktoś wytrwał z tego momentu. Też się zastanawiam, czy ludzie do końca oglądają moje filmy, czy wy. Już do końca napiszcie, że Ada ma założyć. Widzicie, jak bardzo chce? Widzicie, jak bardzo chce? Tak, bardzo chce. Tak. Dobra, więc kochani, my się z wami żegnamy. I mam nadzieję, że to wam się podobało. Do zobaczenia i pa, pa! Hej!